to cały czas fajna alternatywa dla tych, którzy chcą mieć auto niskoemisyjne, ale nie mają zamiaru biegać z kablami i poszukiwać na mieście wtyczek.26 lat temu Toyota pokazała pierwszą seryjnie produkowaną hybrydę. Wtedy, w dobie szczytowej popularności benzynowych V8 i V6, branża traktowała to raczej jako kaprys. Ale dziś role się odwróciły. Na rynku pojawia się właśnie kolejna, piąta już generacja hybrydy wykonanej przez Toyotę. To jest samochód, od którego zaczęła się prawdziwa komercjalizacja napędów hybrydowych w Toyocie w Europie. Toyota Auris z hybrydą pod maską, z trzecią generacją, której, to co ważne, zastąpiono poprzedni 1,5-litrowy silnik benzynowy nowym o pojemności 1,8 litra. Wbrew pozorom, mimo większej pojemności, cały układ pracował sprawniej, zużywając mniej paliwa i częściej wykorzystywał jazdę wyłącznie na silniku elektrycznym po mieście. W Corolli pojawiła się kolejna, czwarta generacja seryjnie produkowanej Toyotowej hybrydy. Tutaj zachowano tę samą pojemność silnika benzynowego, 1,8 litra, ale wyraźnie podkręcono jego sprawność cieplną. W efekcie ten samochód z tą hybrydą pod maską miał jeszcze więcej czasu po mieście spędzać w trybie elektrycznym i być oszczędniejszy. A dziś pod maską Corolli debiutuje kolejna, piąta generacja napędu hybrydowego z Toyoty. Pod maską znajdziemy ten sam silnik benzynowy o pojemności 1,8 litra z tą samą legendarną sprawnością cieplną 41%. Ale pojawia nam się jeszcze mocniejszy silnik elektryczny i coś jeszcze. Umieszczony pod siedziskiem tylnej kanapy akumulator w piątej generacji jest o prawie 20% mniejszy wymiarami i masą od poprzednika, ale ma większą od tamtego pojemność. W efekcie, i to bardzo ważne, jest w stanie zapewnić dużo większy jednorazowy strzał energii elektrycznej dla większego silnika elektrycznego w układzie hybrydowym w piątej generacji. Efekt to według danych Toyoty dużo lepsze przyspieszenie, dużo lepsza elastyczność, mniejsze zużycie paliwa i większy udział jazdy w trybie elektrycznym podczas przemieszczania się po mieście. Dokumenty dokumentami, a jak jest naprawdę? Sprawdzimy to. Jesteśmy na torze i za chwilę pomierzymy sobie dynamikę wszystkich trzech generacji hybryd. Użyjemy do tego celu Race Logica, sprawdzone urządzenie, które prawdę nam powie. Piąta generacja jest rzeczywiście najmocniejszą hybrydą w historii. Przyspiesza i do 80, i do 100 km na godzinę najszybciej z wszystkich trzech sprawdzanych generacji. Co więcej, miażdży dwie pozostałe. No dobra, ale hybrydy to przecież nie są auta torowe. To nie są auta do sprintu. Tu liczy się czas jazdy z wykorzystaniem elektrycznego silnika w mieście i zużycie paliwa. I te parametry sprawdzimy sobie we wszystkich trzech generacjach podczas jazdy po mieście. Wybieramy się do Poznania. Pomiary zużycia paliwa w jeździe w cyklu miejskim wykazały delikatną wyższość piątej generacji i to było do przewidzenia. W końcu ten system jest jeszcze bardziej dopracowany niż poprzednia. Ale to co ważne, to ta właśnie piąta generacja jeszcze chętniej w mieście używa silnika elektrycznego. Efekt w naszych pomiarach ponad 75% czasu jazdy w mieście odbywało się w piątej generacji z wykorzystaniem wyłącznie silnika elektrycznego. We'll be right back.
A żeby mieć bardzo dokładne wyniki czasu jazdy w trybie elektrycznym w mieście tymi hybrydami, poprosiliśmy o pomoc kolegów, którzy zamontowali nam w samochodach takie czarne skrzynki i dane z nich były do nich bezpośrednio przesyłane na komputery i analizowane. Oto efekt. Jesteśmy firmą, która zajmuje się monitorowaniem pojazdów GPS, dlatego byliśmy w stanie w naprawdę szybki sposób obsłużyć program do komputera pokładowego w najnowszej piątej generacji. Ta piąta generacja wypada zdecydowanie najlepiej. Widzimy, że ten procentowy udział pracy silnika elektrycznego wypada zdecydowanie lepiej niż w poprzednich generacjach. Mimo że wszystkie trzy generacje napędów hybrydowych mają taką samą konstrukcję, to Aurisa od tych Corolli dzieli jakościowa przepaść. Zwłaszcza ta najnowsza, piąta generacja, jeszcze lepiej jeździ, zużywa mniej paliwa, jest cichsza i do tego chętniej używa w mieście wyłącznie silnika elektrycznego. Cały czas hybrydy od Toyoty to moim zdaniem doskonała alternatywa dla tych, którzy chcą jeździć po mieście autem niskoemisyjnym, ale nie mają ochoty biegać z kablami i szukać w tym mieście kolejnych wtyczek.